Dobry, witam serdecznie w moim kolejnym odcinku Australii oczami Asi. I dzisiaj specjalny wywiad z Sandrą i Michałem, którzy odwiedzili mnie, będąc na wakacjach w Gold Coast. Bardzo się cieszę z tego spotkania i bardzo im dziękuję, że wpadli na taki pomysł, żeby do mnie napisać, ze mną się skontaktować. I zapraszam do mnie wszystkich, którzy macie tylko ochotę, jesteście w Australii i nie wyobrażam sobie inaczej, żebyście mnie nie odwiedzili. Dzień dobry, dzisiaj spotykamy się z Sandrą i Michałem na waszą specjalną prośbę, bo prosiliście o to, żeby rozmawiać z osobami, które... Specjalnie przylecieliśmy tak, żeby zrobić wywiad. To jest Sandra, to jest Michał, przesympatyczni ludzie, słuchajcie. Ja zadam bardzo ważne pytanie, pewnie chcielibyście też je zadać. Czyli jak wam się podoba w Australii? Jak to pokazują wszyscy do siebie? No to Australia jest przepiękna, tak? I może dla nas podoba się temu jeszcze bardziej, bo spotykamy tutaj samych takich otwartych i sympatycznych ludzi. W ogóle dziękujemy bardzo dla Asi za zaproszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. Słuchajcie, to ludzie stworzą tę atmosferę. Nic nie kłamała. Słońce jest cały czas. Jest przepiękna pogoda. Dzisiaj widzieliśmy sunshine. I te plaże rzeczywiście ciągną się kilometrami. Mają kilometry, tak? Jest dużo pięknych punktów widokowych i jest tutaj coś takiego więcej, co po prostu zachwyca. No ciężko to ująć. Coś w powietrzu, coś w ludziach, tak? Mówię o zapachach, o czym ja już na przykład nie myślę, będąc tutaj, że są zapachy. Ale naprawdę przepięknie pachnie, jest taka aura, która nastraja dobrą energią do życia. Pozytywnie, pozytywnie i warto odwiedzić. Dlatego chcieliśmy uspokoić rodziców w Bełku, że mamy się bardzo dobrze. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No tak, to jest bardzo, bardzo ważne. A powiedzcie teraz, czy chcecie tutaj kiedyś zamieszkać? Bo to na pewno pełno ludzi też będzie. Oczywiście, przechodzi cały czas taka myśl przez głowę. Mm-hmm. Tak, myślę, że jak tutaj się przyjeżdża, to... Na pewno każdy taki, coś ma w sobie, że chciałby tutaj zostać. To jest naprawdę piękny kraj. Ale to na razie początki... Dopiero jesteśmy tutaj bardzo krótko, więc tydzień... Więc na razie jesteśmy za... To się dopiero rozkręcacie. Tak, dopiero tydzień pełno paru zbudzamy. Odwiedzamy Asię. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. To już nie ostatni raz. Myślę, że spotykamy na sushi. Tak, tak. Mówimy na sushi dla Przemka przede wszystkim. Ja ten Przemek się cieszy. Tak. Po drugiej stronie się cieszy. Będzie okazja, żeby nakręcić kolejny film. Zdecydowanie. Ludzie wszyscy tak. Tak, dokładnie. Właśnie to teraz wy będziecie moimi przewodnikami, bo ja byłam raz tylko w Gold Coast z Przemkiem byliśmy. To teraz wy jak już pozwiedzacie, to nam pokażecie ten Gold Coast. To koniecznie trzeba was zabrać do Dream World. Tak. Bo dzieciaki będą przeszczęśliwe. To faktycznie, to jest bardzo dobry pomysł. My byliśmy, tak jak rozmawiałam z tobą, Michał, byliśmy w Warner Bros. Mówisz, że to są konkurencyjne. Tak, tak, dwa inne parki. Dwa inne parki. Dla dzieci to jest mnóstwo. Mnóstwo do roboty. A zastanawialiście się, co jeszcze byście chcieli zobaczyć koło Gold Coast? Na pewno polecimy do Sydney. Tak! To tak, być w Australii nie zobaczycie. Czy pojedziemy, nie polecimy. Pojedziecie samochodem? Z dzieckiem będzie nam trochę wygodniej, żeby... Sandra opowie bardzo ciekawą historię z samochodem. Jak to sobie wiesz, co mam piwo? Tak, jak jest tak, że, no oczywiście, trzeba przypukać gardło. Sandra winkiem przepucz, nie wszyscy wiedzą, że się powodzi, tak? Że się powodzi. No, ogólnie, my mieliśmy bardzo miłą przygodę, jak leciliśmy liniami Emirates.
ponieważ z Dubaju do Singapuru mieliśmy polską stewardessę na pokładzie. Także pozdrawiamy Karolinę. Może ogląda. Tak, może ogląda. Opuściła nas niesamowicie, byliśmy potraktowani jak VIP-y na pokładzie. Super. Ja mam przepiękne zdjęcie w czapce, te stewardessy na tych liniach pracują w całym stroju. I ogólnie rzecz biorąc, poopowiadała nam o swojej pracy. Zaprosiła w swoje szeregi. No i naprawdę bardzo miło nam się podróżowało. No. Także jeśli chodzi o loty między Polską a Australią, polecamy, a zwłaszcza jeżeli chodzi o traktowanie dzieci na pokładzie, są naprawdę rozpieszczane. Są naprawdę rozpieszczane, jeżeli chodzi o posiłki, są podawane dla dzieci w pierwszej kolejności. Są bardzo smaczne, także nasz mały... U nas było inaczej, tak? U nas to były Emiraty. I u nas tak nie było za bardzo rozpieszczane. Lecieliśmy trzema samolotami. Czyli mieliśmy takie trzy przesiadki. W każdym Marcel, nasz syn dostawał zabawki, kocyki. W każdym. Super! Tak, i jeszcze takie wyprawki na drogę, taką na przykład lodówkę. Mieliśmy poszkolny bagaż podręczny. Nie, no super! Tak. No tego nie mieliśmy. No to tego nie mieliśmy. Także super. Naprawdę polecamy. A coś wam się nie podoba w Australii i zauważycie, co na przykład nie jest fajne? Myślę, że my na razie jesteśmy jeszcze tak krótko, że się skupiamy tak naprawdę na tym, co jest pozytywne i co ta Australia daje od siebie tak naprawdę. A takim jedynym małym, powiedziałabym, minusikiem, to jeżeli ktoś myśli o kwestiach wizowych, to rzeczywiście może być taki delikatny mankament, bo rzeczywiście cała sprawa jest bardzo zagmatwana i to rzeczywiście jest. Tak. To już, ale nie ma już mieszkowej góry lodowej. Temat rzeka można no to wodę. Tak, no naprawdę. A wody jest tutaj bardzo dużo dookoła. I fale są wysokie. Ale jak sama Asia wiesz, że to po prostu wszystko jest do przejścia. Znaczy wszystko jest do przejścia, słuchajcie. Ja uważam, że macie ogromne szanse. Ja I ten czas trzeba się przestawić. Szybciutko robi się jasno, rano, i szybko słońce zachodzi. To prawda. Po prostu... I do tego słodzie nie można się przyzwyczaić. Tak. Mówię od razu, że wszyscy po 20 latach mówią, że cały czas to, że tak szybko jest, robi się ciemno. Poranki są fantastyczne, kiedy to słońce dopiero wstaje. I to jest też nieprawdopodobne, że codziennie może być tak pięknie. Znaczy moi znajomi, faktycznie mam znajomych, którzy nie wstawali tak wcześnie rano w Polsce, a tutaj wstają o godzinie 6. Właśnie dlatego, że mówią o tym, że tak dzień wstaje. To jest Sandra może leniuchować swoimi dniami w Polsce. Dzięki, słyszałam. Szósta rano słońce zaświeci. Jest tak, tutaj się wstaje o 5 na drogę. Się chce wstać? A ja jeszcze mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach z drogami australijskimi, albo przynajmniej z tymi Gold Coast, ponieważ są nawierzchnie są tak dobrze wyprofilowane i zrobione, że ja mam taki tajemniczy myk, że jak jadę samochodem i nałożę okulary, to mam tak zwany stan uśpienia. Drogi są tak równe, że naprawdę można sobie się zdrzemnąć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To prawda. Muszę polecam w porównaniu do naszych polskich, to rzeczywiście komfortowo. Muszę wam powiedzieć, że jak my jechaliśmy do Harvey Bay, to są takie znaki, co jakiś czas ja to kiedyś nagram, z pytaniami. Naprawdę, masz pytanie, żebyś nie zasnął. I co jakiś czas, to ileś kilometrów masz odpowiedź. Znowu pytanie, znowu odpowiedź. Znowu naprawdę tak, dlatego że oni właśnie piszą, słuchaj, nie zasypiaj za kierownicą, bo nieraz jak widzisz cały czas ten sam krajobraz, to faktycznie oko się zamyka, nie? Więc tutaj na to wpadli, także jeszcze nakręcimy kiedyś. A przeskoczył wam kiedyś kangur przez drogę? Bo nie, wszyscy mają te kangury z przodu. Tak, mają kangury takie z przodu na kangury, ale nam jeszcze nie wyskoczył. Ale to nie jest nic przyjemnego, wiecie, takie spotkanie z kangurem, bo ja już kiedyś mówiłam, że wtedy szkoda takiego kangura i z niego niewiele zostaje. Więc to takie przykro Ale zaraz misia koale z chęcią. Ale misia koale z chęcią bym do ogrodu zaadoptowała. Super, tak, są niesamowite, to prawda. Tak. Słuchajcie, no to co, to może macie jeszcze trochę czasu na to, żeby pozdrowić swoich najbliższych, takich, których macie w Polsce czy na całym świecie, obojętnie. Proszę, dla was czas. To my bardzo serdecznie pozdrawiamy rodziców w Polsce. No i bardzo dzięki nim tu się znaleźli. No, bardzo się cieszę, że nas zmotywowali i pomogli nam tutaj się znaleźć, bo rzeczywiście jest pięknie. Także myślę, że widzimy się tutaj.
No i nie, to nie będzie ostatni raz, bo my jeszcze z Sandrą i Michałem się zobaczymy. Boże, jak pięknie. Jeszcze raz. Ja nie przerywam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Muszę powtórzyć Sandrę. Bardzo Was kochamy i pozdrawiamy.